elity i polskie, i ukraińskie zdradziły rodziny kresowe, bo pan Andrzej Duda nawet się nie zająknął jednym słowem na temat pochówku ofiar, tak jakby ten problem w ogóle nie istniał. Dzisiaj słyszymy odmienianie przez wszystkie przypadki. Przebaczenie, pojednanie, porozumienie i tak dalej. Moim zdaniem to jest fikcja. Przykro mi to mówić, bo głosowałem na pana Andrzeja Dudy. Ta jego niekonsekwencja i te takie miotanie się od ściany do ściany powoduje, że traci się w pewien sposób ten argument wobec Ukraińców. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest naszym gościem, współzałożyciel, prezes Fundacji imienia brata Alberta. Ksiądz jest znany z charytatywnej działalności, ale też ze swojej publicystyki. Szczęść Boże, witam serdecznie księdza. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Przed chwilą słyszeliśmy fragment poprzedniego programu sprzed tygodnia z panem Bogusławem Wołoszańskim, który mówił, że przepraszam, kilka słów minimum prezydenta Ukrainy na temat Wołynia w rocznicę 80. rzezi. To wszystko za miesiąc ta rocznica. To mogłoby rozpocząć pojednanie naszych narodów. Czy ksiądz podpisałby się pod tym zdaniem? Czy ksiądz oczekuje też tego, że coś w końcu się wydarzy znaczącego właśnie w kontekście Ukrainy, ich obecnych władz i rozliczenia się z tą dramatyczną przeszłością? No przede wszystkim to jest pytanie do władz Ukrainy, bo przecież Polska chyba jednoznacznie tą sprawę stawia od wielu lat. Z tym, że tu z przykrością muszę powiedzieć, że władze państwowe mają taki chocholi taniec, krok do przodu, krok do tyłu i myślę, że w jakiś sposób uczą kolejnych prezydentów Ukrainy, że nie należy poważnie traktować tej sprawy. Ja żałuję bardzo, że nie mogłem zadać pytań panu profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, który przed chwilą był waszym gościem, bo właśnie on jako doradca prezydenta Andrzeja Dudy wielokrotnie mówił i pisał, że nie należy zabiegać o tę prawdę. Więc jeżeli uważnie czyta ktoś prasę polską i wie, kim otacza się pan prezydent Andrzej Duda, no to myślę, że ma doskonały pogląd na to, że o ile większość chyba społeczeństwa chce prawdy i pochowania ofiar, tak ta klasa polityczna i obecnie rządząca ekipa robi krok do przodu i krok do tyłu. I myślę, że tutaj ta cała seria niekonsekwencji, pustych obietnic ze strony Polski raczej nie skłania prezydenta Zełenskiego do takiego gestu. A w zeszłym roku, uczestnicząc w 79. rocznicy, jeden z pracowników kancelarii prezydenta podchodził do rodzin i mówi: słuchajcie, dzisiaj prezydent Zełenski wielkie ogłosił wydarzenie. No wszyscy przyjmowali to, że to będzie przeprosiny. No były takie oczekiwania, to prawda. Tak, a i co się okazało? I co pan Zełenski zrobił? Oczywiście ani słowa nie przybył, wysłał tylko ambasadora. Natomiast nadał obywatelom Polski jakiś specjalny status na Ukrainie. Czyli można powiedzieć, w jakiś sposób sobie zakpił. No więc jeżeli jest taka skrajna naiwność po stronie ministrów i doradców kancelarii prezydenta, że oni kupują każdą rzecz za dobrą monetę, no to się nie ma co dziwić, że dzisiaj na miesiąc przed tą rocznicą nie ma ani uroczystości przygotowanych przez władze polskie. Pan prezydent Andrzej Duda nawet nie objął patronatu, chociaż obejmuje patronat nad bardzo drobnymi wydarzeniami w Polsce. Składał 8 lat temu obietnicę, sam byłem świadkiem, jak składał te obietnice, jak potrzebował głosów wyborczych i przez 8 lat nic nie zrobił. No co to za obietnica, proszę księdza? Jaka obietnica, gdzie złożona? Między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. W 2015, kiedy, tak? Tak, w 2015 uczestniczyłem w spotkaniu na rynku w Chrzanowie,
gdzie dzięki pani Beacie Szydło, która była wówczas szefem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, mogłem publicznie wręczyć i powiedzieć na temat postulatów rodzin kresowych. Między innymi najważniejszy był oczywiście postulat pochówku ofiar. I pan prezydent, wówczas kandydat, i pani Beata Szydło, późniejsza pani premier, mówili, że oczywiście tak. No to jeżeli wtedy mówili tak, a przez 8 lat nic nie zrobili, no to jak można poważnie traktować, że dzisiaj znowu ktoś wyjdzie i powie tak, obiecujemy, obiecujemy, ale nie teraz. No to dokąd taki chocholi taniec będzie trwał? To mówił ksiądz o tych oczekiwaniach przed rokiem. Kolejne takie mam wrażenie to były przy wizycie prezydenta Zełenskiego w Warszawie 2 miesiące temu, chyba jakoś tak ona miała miejsce. Wielka środa, no taka nawet mogę powiedzieć stała rzecz chyba nieprzewidziana. Wielka środa to jest dzień zdrady Judasza. No i mogę powiedzieć, że w jaki sposób elity i polskie i ukraińskie zdradziły rodziny kresowe, bo pan Andrzej Duda nawet się nie zająknął jednym słowem na temat pochówku ofiar, tak jakby ten problem w ogóle nie istniał. Z kolei pan prezydent Zełenski, trzeba powiedzieć, mówił na ten temat, ale nic po tych słowach się nie stało, bo nadal obowiązuje ten barbarzyński moim zdaniem zakaz pochówku ofiar, nie tylko ofiar ludobójstwa, ale również żołnierzy polskich na Ukrainie, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Ciągle są słowa, słowa i jeszcze raz słowa, natomiast za tymi słowami nie idą żadne czyny. Oczywiście to, co pan Wołoszański powiedział, to mówią rodziny przynajmniej od 30-40 lat, że chcemy usłyszeć prawdę, żeby padły słowa przeprosin i żeby wreszcie pozwolono pochować ofiary, bo nie ma już takiego kraju w Europie, który by oficjalnie zabraniał pochówku ofiar i żołnierzy. Nie wiem, no Rosja może, tak, bo Rosja jest, może ona zakazuje, może Turcja jeszcze, ale to są kraje bardziej azjatyckie niż europejskie. Natomiast inne kraje, są w Polsce cmentarze niemieckie, żydowskie, Armii Czerwonej, są ukraińskie. Nikt nikomu nie zabrania pochować ludzi. Ale chciałem się zapytać, bo też nawiązując jeszcze do Bogusława Wołoszańskiego, który powiedział, że to mógłby być początek budowania zgody pomiędzy naszymi narodami. To czy dzisiaj ta sprawa no, dramatycznej historii sprzed 80 lat, ona ciągle zdaniem księdza na trwałe nas dzieli, czy to jest no, temat, którym żyją rodziny kresowe, jak ksiądz mówił, czy dla, nie wiem, części zachodniej Ukrainy jest istotny, ale też nie dla wszystkich Ukraińców. Na ile Wołyń dzieli Polaków i Ukraińców dzisiaj i na ile jest jakimś koniecznym warunkiem do zbudowania zdrowych relacji pomiędzy tymi narodami? No to zgadzam się z panem Wołoszańskim, że proces pojednania dopiero się zacznie, bo dzisiaj słyszymy odmienianie przez wszystkie przypadki. Przebaczenie, pojednanie, porozumienie i tak dalej. Moim zdaniem to jest fikcja, dlatego że wystarczy jedna taka zadra, jak na przykład sprawa zboża czy tej rakiety ukraińskiej, co zabiła dwoje Polaków. I nagle okazuje się, jak bardzo jest fałszywe to pojęcie, że myśmy już wszystko przepracowali, bo momentalnie podnoszą się głosy, które jednak krytykują ten taki sojusz polsko-ukraiński na zasadzie, że Polska daje wszystko, ale Ukraina nic nie musi nam dać. A tak to wygląda dzisiaj, zdaniem księdza, że Polska daje wszystko, a Ukraina nic z siebie nie daje? No ale co daje Ukraina w tej chwili? Ukraina, ja broń Boże nie jestem przeciwko pomaganiu uchodźcom, ale tym prawdziwym uchodźcom z Ukrainy Wschodniej, nie tym, co dezerterują z armii ukraińskiej i żyją sobie tutaj jak jaśnie panowie, jako dezerterzy. Tylko prowadzi też Fundacja Brata Alberta taki ośrodek, wspieramy non-stop ośrodki na terenie Ukrainy. Więc pomoc humanitarna, tak, to jest w ogóle bezdyskusyjna sprawa. Natomiast sprawa, czy należy dawać PESEL i wszystkie inne przywileje,
to ja rozumiem, że w każdej polityce jest coś za coś. Czyli jeżeli Polska daje, a daje bardzo dużo, to są miliardy złotych, a w zamian za to nie może pochować poległych żołnierzy, no to jakim mówimy porozumieniu? To jest tak jak car wobec swoich poddanych. Car może wszystko, a poddani nic nie mogą robić. Natomiast Polska nie jest poddanym tego czy innego cara. Musi jednak respektować te sprawy. Ale dla mnie to jest bardzo ważne, że ta nieprawdziwość obietnic, przykro mi to mówić, bo głosowałem na pana Andrzeja Dudy, ta jego niekonsekwencja i te takie miotanie się od ściany do ściany powoduje, że traci się w pewien sposób ten argument wobec Ukraińców. No bo jeżeli Żydzi zawsze będą bronić ofiar Holokaustu, niezależnie kto rządzi w Izraelu, no to tu widzimy, że w Polsce łatwo jest manewrować, bo rządzący akurat w tym momencie mają inny interes. No i to hasło rodzin, najważniejsze. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę i pochowanie ofiar nam wszystkim chodzi. To jest najważniejsze, pochować te ofiary. Tylko że wracając jeszcze do tych naszych relacji, tego co jedna i druga strona daje, to no, zarówno politycy obozu rządzącego, jak i pewnie wielu ekspertów mówi, że chodzi po prostu o polski interes, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina także za pomocą przekazywanego przez Polskę sprzętu i dzięki innym środkom, które otrzymuje od Polski, niszczyła rosyjski potencjał. Czy to zdaniem księdza jest niewystarczające? No to znaczy sprawa wojny, polityki, to jest sprawa polityków. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tych relacjach, nawet właśnie wspierając Ukrainę, powiedzieć wyraźnie, co nas boli. Mieć tą odwagę, żeby pan Andrzej Duda jako prezydent wreszcie się zdobył na tą odwagę i powiedział publicznie przy wszystkich prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że kochajmy się, bądźmy jak bracia, ale niech wreszcie zostaną ofiary pochowane. Bo jeżeli takie słowa nie padają publicznie, a pan prezydent był wielokrotnie na Ukrainie i wielokrotnie ślizgał się po tym temacie albo milczał, no to nic nie uzyskamy. I nic się nie stanie prezydentowi Zełenskiemu, kiedy powie słowo przepraszam i cofnie ten barbarzyński zakaz pochówku ofiar, który obowiązuje od 10 lat, bo to za czasów jeszcze Petro Poroszenki to było. No ale pan prezydent uważa, że lepiej dać kolejną błyskotkę Ukrainie. No przepraszam, że tak mówię, ale wręczył mu Zełenskiemu order Orła Białego, gdy ten Zełenski jeszcze palcem nie kiwnął, żeby te ofiary zostały pochowane. No więc takie przekupstwa moim zdaniem do niczego nie prowadzą, a szkoda, bo to jest ostatnia szansa. Jeszcze żyją niektórzy świadkowie po stronie polskiej i ukraińskiej, żeby mogli wskazać, gdzie te groby są. Bo już za kilka lat oni odejdą, jak już większość odeszła. To skąd będzie wiadomo, gdzie te mogiły są, gdzie są te doły śmierci, jeżeli to wszystko zostało już zalane tym, tą niepamięcią i tym, że te pokolenia odchodzą. No być może o to chodzi panu prezydentowi Dudzie, żeby wymarło to pokolenie i wtedy on ma święty spokój i może powiedzieć, że chciałby pochować ofiary, ale nikt nie potrafi wskazać miejsca. No takie bardzo mocne oskarżenia pod adresem pana prezydenta. Ja pamiętam swoją drogą, nie wiem ile to było lat temu, ale takie obrazki pewnie ksiądz też pamięta. Prezydent Andrzeja Duda gdzieś na Ukrainie, na Wołyniu w zbożach klęczącego w którąś rocznicę rzezi wołyńskiej. Nie wiem, czy to było 2, 3, 4 lata temu, ale kojarzy ksiądz takie obrazki? 5 lat temu pojechał, tak. Okay. To był jego obowiązek. W końcu nic nie zrobił takiego, co by było ponad jego obowiązkiem, więc wypełnił sobie obowiązek. Złożenie w szczerym polu to też jest pokazanie, jak Polska jest bezradna. No tak. Nie ma właśnie mogił, nie ma krzyży, nie ma pomników. A gdzie wtedy był ówczesny prezydent Ukrainy? No przyjechał do Polski, do Sachrynia. I więc nawet ci dwaj prezydenci minęli się. Oni nie chcieli ze sobą wspólnie złożyć kwiatów. Pan Zełenski był dwukrotnie, już co najmniej dwukrotnie w Warszawie. Ani razu się nie udał na
cmentarz na, przepraszam, na skwer Wołyński, gdzie jest pomnik ofiar ludobójstwa. Więc tutaj te gesty drobne są, a później znowu się idzie do tyłu. Czyli od tego złożenia wieńców w szczerym polu nic pan prezydent nie zrobił w tej sprawie. Właśnie nie chce objąć patronatu, nie uczestniczy w tych wydarzeniach, a odbywają się te wydarzenia, upamiętnienia, nie jedzie na te rzeczy, a jeszcze próbuje mówić, że Ukraina jest tak wielka i wspaniała, że być może po wojnie, być może prawdopodobnie ma takie marzenie, że może Ukraina zmieni zdanie i rzeczywiście pochowa ofiary. Tylko są to puste gesty, puste słowa, za którymi moim zdaniem nic nie idzie w tej chwili. A ksiądz jest osobą publiczną od wielu lat. Zna się ksiądz z prezydentem Andrzejem Dudą? Czy próbował ksiądz może w tej sprawie interweniować? Czy teraz przed 80. rocznicą szukał ksiądz kontaktu z prezydentem? Pewnie udałoby się go znaleźć, prawda? Tak się składa, że znam kilku doradców pana prezydenta, no łącznie z panem Zybertowiczem, ale ich postawa jest dokładnie taka sama. Nie ten czas i nie ten moment, tak? Więc to jest taka mantra, którą oni powtarzają. Natomiast mój dialog z panem prezydentem sprzed roku, to niektórzy oglądają, widzieli 11 lipca 2022, gdzie rodziny kresowe, w tym też ja, nieśliśmy transparent: Ukraino, dlaczego nie pozwalasz pochować naszych zmarłych? To pan prezydent lawirował tak, żeby nie podejść do rodzin. Zresztą do dzisiaj się z tymi rodzinami nie chce spotkać, odmawia tego spotkania, ale w końcu no, nie miał wyjścia i podszedł. No i wtedy na pytanie powiedział tak: należy ważyć słowa, bo każde słowo powiedziane za dużo szkodzi jednej i drugiej stronie. No to znaczy pouczył rodziny, tym też mnie podobnie kierował te słowa, chociaż kiedy indziej obiecywał prawdę i pochówki ofiar. No ale nie wyobrażam sobie, żeby podszedł tak do rodzin ofiar Holokaustu Żydów i powiedział im: macie ważyć słowa, nie wolno wam się upominać, bo to szkodzi na przykład dialogowi niemiecko-izraelskiemu. No więc inaczej pan prezydent potraktował rodziny polskie, inaczej traktuje rodziny żydowskie, chociaż Holokaust oczywiście trzeba pamiętać i mam wielki szacunek do Żydów, że oni tu nie dają się wodzić za nos w tej sprawie. Natomiast ta wypowiedź pana prezydenta no była jednoznaczna, że on nie chce kontaktu z rodzinami. On lubi pouczyć, tak? Macie ważyć słowa, macie milczeć. To jest przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej, który 8 lat temu zabiegał o te głosy, no, czyli nie dotrzymał słowa, a dzisiaj ma takie zdanie. Poza tym, panie redaktorze, pan prezydent to nie jest małe dziecko. On dobrze wie, co robi i dlaczego robi te taktyczne uniki. On ma swój plan, natomiast reszta to jest takie opowieści no, w stylu pana poprzednika, profesora Zybertowicza, który kwieciście mówi, ale jak przyjdzie do sprawy pochówku ofiar, to mówi dokładnie to samo. Nie teraz, milczcie, trzeba to przemilczeć. Takie teksty pisał, więc tutaj nie ma dla mnie zaskoczenia. To wracając jeszcze do tematu pomocy, jakiej Polska udziela obywatelom Ukrainy od no, grubo ponad już roku, półtora roku trwa przecież rosyjska agresja prawie na Ukrainę. Zdaniem księdza ta pomoc jest zbyt daleko faktycznie posunięta. To jak to powinno wyglądać? I dlaczego zdaniem księdza pomagamy za bardzo? Rozumiem, że to jest tak, że dla niektórych obywateli Ukrainy to jest po prostu motywacja, żeby z kraju wyjechać, bo w Polsce będzie żyło się lepiej, wygodniej. To są migranci ekonomiczni często, zdaniem księdza? Przede wszystkim nie można wszystkich przyjeżdżających z Ukrainy traktować jednakowo, że wszyscy są uchodźcami. Dlatego ten błąd, który popełnił rząd, że wszyscy, którzy mieli paszport, mają te same prawa i socjal, i PESEL, i dziesiątki innych rzeczy, jest ogromnym błędem. Bo ja znam i opiekuję się takimi rodzinami z Doniecka, z Donbasu, z Bachmutu, z Odessy nawet, które mają placówki, które wspiera fundacja. Rzeczywiście to są kobiety i dzieci. Tu nie mam cienia wątpliwości, że należy im pomagać. Ale przyjeżdża z nimi też grupa młodych ludzi, więc pytanie, jakim cudem oni
w Polsce się znajdują, a nie walczą o swój kraj, czyli płacą łapówki jakieś straszliwe, żeby do Polski się dostać, dostają ten sam socjal, nieważne czy on jest z Lwowa, czy właśnie z Bachmutu, i równocześnie tworzy się taką grupę, którzy no, myślą, no świetnie w Polsce, posiedzimy, dostaniemy pieniądze, wszystko jest za darmo, rodzi się postawa roszczeniowa. Ale to jest właśnie z krzywdą dla tych biednych, uczciwych Ukraińców, zwłaszcza z Ukrainy Wschodniej, którzy cierpią, którzy nie mają gdzie wrócić i którzy sami się buntują i mówią słusznie, po co ci młodzi ludzie są w Polsce, dlaczego oni nie walczą o swój kraj. To jest też pytanie do władz Polski. Skąd nagle taka ogromna grupa młodych ludzi jest w Polsce, podlega poborowi, a tu się świetnie, nie chcę powiedzieć, bawi, no, spędza sobie miło czas. No ale niektórzy nie wrócili, proszę księdza, po prostu. Pracowali w Polsce, znaczna część, tak przynajmniej mówiono, wróciła na Ukrainę, a część, no to przecież setki tysięcy, czy nawet więcej niż setki tysięcy pracowały w Polsce. Takich młodych ludzi i wyrażam im ogromny szacunek, którzy mając świetną pracę w Polsce, wyjechali. No, ich warunki jest świetna, wyjechali i poszli walczyć. To prawda. To jest ogromny szacunek dla tych Ukraińców, którzy są w różnym wieku. Na przykład jedna z pań, która pracuje w naszej fundacji w kuchni, pochodzi z Charkowa. Jej mąż, mając 46 lat, a więc nie taki młody człowiek, wyjechał, wstąpił do wojsk terytorialnych i zginął. I to są właśnie prawdziwi bohaterowie, ale nie ci młodzi, którzy chodzą z flagami pod supermarketami, zbierają pieniądze, już nie wiadomo na co zbierają. To nie są uchodźcy. I tutaj danie wszystkim PESEL-u jest moim zdaniem błędem. Natomiast już nie chcę wchodzić w te sprawy dotyczące spraw gospodarczych, bo też muszę jako prowadzący fundację zajmować się ekonomią, tego nie lubię, ale przecież państwo polskie nie jest tak straszliwie bogate, że może bez przerwy fundować kolejne prezenty Ukraińcom. Nie da się. To musi być uregulowane, bo tego żaden budżet państwa nie wytrzyma i myślę, że inne kraje po pierwsze nie dają PESEL-u, nie dają takich możliwości socjalnych jak w Polsce, co powoduje, że tylko ci prawdziwi uchodźcy są objęci, ale inni muszą albo wracać, albo podjąć uczciwą pracę. No nie mogą tak żyć na garnuszku Polaków. No ale większość, zdecydowana większość tych osób, z tych kobiet przede wszystkim, które no, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy się pojawiły, to zdecydowana większość pracuje jednak. To nie jest tak, że to są osoby żyjące z socjalu głównie, tylko większość pracuje. Ten socjal dostają niezależnie od tego, czy pracują, no, czy nie. Tak jak Polacy. Akurat ja bym kobiet się w ogóle tutaj nie czepiał, dlatego że w tych ośrodkach, które prowadzi, czy wspiera fundację, rzeczywiście są kobiety, dzieci, starcy, małe dzieci, nastolatkowie, którzy nie podlegają służbie wojskowej, więc tu nie ma wątpliwości, że należy im pomagać, nawet jeżeli nie pochodzi z terenu wschodnich. Natomiast jak młodzi mężczyźni, proszę zobaczyć, ile na ulicach polskich jest młodych mężczyzn, młodych kobiet, którzy sobie tu żyją. Jedni pracują, drudzy nie pracują, ale oni nie walczą. Oni nie wspierają swoich żołnierzy. Więc myślę, że tu nie może być tak, że każdy, który ma paszport ukraiński, od razu dostaje PESEL, tak automat. To jest po prostu błąd, moim zdaniem, tej całej sprawy. Natomiast jedną rzecz tutaj jeszcze nawiązując do sprawy ludobójstwa na Wołyniu. Co ciekawe, większość Ukraińców, z którymi przynajmniej ja mam kontakt, oni widzą ten problem, natomiast uważają, że to jest konflikt między politykami. I po części mają rację, bo to nie jest tak, że dwa narody są skłócone, polski i ukraiński. Mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim, był Rusinem, Ukraińcem, więc mam też krew ukraińską w sobie. I takich rodzin mieszanych, rodzin kontaktujących się ze sobą, pracujących, jedni w Polsce, drudzy na Ukrainie, jest bardzo wiele. I myślę, że nie ma tutaj konfliktu. Przynajmniej ja nie spotykałem takich konfliktów.
Konflikt jest wtedy, kiedy politycy, z jednej strony ukraińscy, gloryfikują zbrodniarzy, stawiają pomniki Banderze, Szuchewyczowi, zakazują pochówków, a po drugiej stronie polskiej kupują wszystko, co Ukraina powie. Ukraina chce to, no to dajemy to. Ukraina chce to, no to dajemy tamto. Więc myślę, że politycy tu popełniają błędy po obu stronach. Natomiast gdyby to zależało od samych społeczeństw, mówię to tak trochę utopijnie oczywiście, to nie byłoby tych konfliktów. Te ofiary by zostały dawno pochowane, dawno by doszli do porozumienia, tak jak się zdarzało to w rodzinnej wsi moich dziadków, gdzie UPA wymordowała 150 Polaków. Jeszcze 10 lat temu doszło do porozumienia między lokalną społecznością ukraińską a Polakami, którzy mieszkają głównie na Dolnym Śląsku, i postawiono krzyż, postawiono napisy, więc na dole się dało to załatwić. Najgorzej jak wchodzą politycy i znowu jest zakaz, nie wolno, i wtedy dopiero zaczynają się problemy. Ale myślę, że to jakaś jednak trochę chociaż optymistyczna konstatacja ta ostatnia. Ja właśnie jestem, gdyby nie te błędy, znaczy ta niekonsekwencja koszmarna moim zdaniem jednak i prezydenta Ukrainy i Polski, którzy z jednej strony manifestują tą przyjaźń, no obejmują się, całują i tak dalej, ale z drugiej strony nie potrafią dojść do porozumienia w takiej prostej, wydawałoby się, sprawie jak pochówki ofiar, przynajmniej zniesienia zakazu, to rzuca złe światło na te relacje. Natomiast gdyby to od zwykłych, normalnych ludzi zależało, to na tych szczeblach gmin, powiatów na pewno by udało się dogadać i dlatego tu się zgadzam z panem Wołoszańskim. Nie słyszałem tej wypowiedzi, dopiero dzisiaj u państwa ją usłyszałem. Bardzo ważna wypowiedź. Wystarczyłoby słowo przepraszam i zgoda na pochówki. Problem byłby w jakiś sposób rozwiązany. Co więcej, wybiłoby się argument Rosji, że Polska jest konfliktowana z Ukrainą. A natomiast ci, którzy krzyczą, że jak się będzie chować ofiary, to będzie to na rękę Rosji, to jest nieprawda. Na rękę Rosji jest to, że konflikt trwa, że ofiary są niepochowane i że dalej buduje się pomniki Bandery i Szuchewycza na Ukrainie. To jest paliwo dla tej, no już nie sztucznej inteligencji, ale prawdziwej inteligencji, która jest po drugiej stronie, czyli tego imperium zła. Bardzo dziękuję księdzu za tę rozmowę. Ksiądz Tadeusz Stakowicz-Zaleski, Fundacja Brata Alberta, był z nami w tym ekspresie wieczornym. Nisko się księdzu kłaniam. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie.